Cześć, witajcie. Dawno nie było u nas Xiaomi. No to już jest. Xiaomi 12T Pro. T? Niby jak ten tańszy, ale trzeba by na pewno. Nim pogadam o cenie, opowiem Wam o samym smartfonie. Na powitanie producent serwuje nam miłe wrażenia. Dlaczego? Dlatego, że zestaw jest całkiem bogaty, bo mamy w nim mocną, dużą, szybką ładowarkę, przewód USB, pokrowiec silikonowy na telefon, no i oczywiście makulaturkę, igłę do otwierania, czyli już takie typowe składniki zestawu. No i do tego telefon ma jeszcze fabrycznie naklejoną folię ochronną, czyli na dzień dobry mamy już telefon chroniony. Wiadomo, folia dosyć szybko się zużyje, pokrowiec pożółknie w pół roku, ale na początku nie musimy tych drobiazgów poszukiwać w sklepach. Mamy je w komplecie, bardzo dobrze. Sam smartfon, no cóż, jeżeli chodzi o design, jakoś szczególnie mnie nie porwał. Troszeczkę wieje nudną, ale z drugiej strony wszystko jest w jak najlepszym porządku, jest po prostu poprawnie. Prostokątna rameczka na aparat fotograficzny, trochę wystająca, wokół niej błyskawicznie zbierają się paproszki. Normalna rzecz, trudno. Tył z matowego szkła, no cóż, może się potłuc, ale stosunkowo nieznacznie tylko zbiera ślady paluchów. Nie skłamię Was, że on wcale się nie brudzi, ale brudzi się na tyle mało, że nie trzeba co chwilę lecieć do smartfona ze ściereczką. Z przodu cóż, typowy ekran z otworkiem na aparat do selfie. Ekran jest płaski, co wielu z Was zapewne ucieszy. Smartfon dobrze leży w ręku, przyciski trafiają idealnie pod paluch. Całkiem dobrze, choć może ciutkę za nisko jak dla mnie, ulokowany jest też ekranowy czytnik linii papilarnych. Jak na czytnik schowany pod ekranem, działa całkiem przyzwoicie i w miarę szybko oraz bezbłędnie. Poza czytnikiem jest też oczywiście rozpoznawanie twarzy. Wszystko po prostu robi swoje, jest i działa. Nie ma tu się nad czym rozwodzić. Czyli ogólnie z wykonania, z technicznego wykończenia telefonu, jego ergonomii, budowy, w zasadzie jestem zadowolony. Urządzenie nie należy w sumie do najlżejszych, ale bardzo fajnie leży w ręku, jest dobrze wyważone. A na co ponarzekam? No cóż, na brak pełnej wodoszczelności. Jest ta taka awaryjna IP53, czyli powiedzmy, jak Was złapie deszczyk, jak trochę pokropicie leżący przy umywalce telefon wodą, to się nic nie stanie, ale do basenu w żadnym wypadku z nim nie skaczcie. Ekran, jak już wspomniałem, jest płaski, a co najważniejsze, jest AMOLEDowy z odświeżaniem 120 Hz, czyli jest dobrze, a powiem Wam jeszcze, że docenicie to na przykład w słoneczny dzień, kiedy słońce pada na ekran, on nadal jest dobrze czytelny. Panel dotykowy działa jak należy, a balans kolorów możemy sobie dobrać, oczywiście do własnych upodobań w menu. Niczego nie zabrakło, natomiast zestaw opcji dotyczących ekranu jest po prostu typowy dla Xiaomi i muszę przyznać, że całkiem rozbudowany. Na ekran absolutnie złego słowa nie powiem, bo wszystko z nim jest w jak najlepszym porządku. Minimalny poziom jasności nie męczy wzroku, jest ochrona wzroku, wszystko jest na swoim miejscu. Jest tutaj też oczywiście Always On Display, który w dodatku możemy sobie bardzo, bardzo szeroko spersonalizować. A skoro już zacząłem o tym Always On Display, to pociągnijmy temat interfejsu. No oczywiście MIUI. Jedni lubią, inni nie przepadają. Dla mnie ta nakładka jest całkiem przyzwoita. Czasy, kiedy Xiaomi straszyło nas reklamami i nadmiarem dodatkowych aplikacji, już szczęśliwie miniemy i miejmy nadzieję, że nigdy już nie wrócą. A nakładka w obecnej postaci jest sympatyczna i przyjazna. Oczywiście nadal tam znajdziemy dodatkowe preinstalowane przez producenta apki, ale większość z nich jest w gatunku tych przydatnych, no bo na przykład Facebook każdy i tak pobiera, apki do konserwacji systemu też każdy używa, do przesyłania plików, wymiany między telefonami też się może przydać, także nie ma takich naprawdę typowych, straszliwych śmieci, których chcielibyśmy się pozbyć już na dzień dobry. Oczywiście jak to u Xiaomi mamy całkiem szeroki zakres możliwości personalizacyjnych w tym interfejsie. Możemy sobie go mieć w formie płaskiej, możemy mieć go z zasobnikiem, możemy nawigować po nim klawiszkami, możemy sobie nawigować gestami, możemy mieć więcej mniejszych ikon na pulpicie, możemy mieć ich mniej, ale za to większych, czytelniejszych. Są też, jak widzicie, śliczne, dynamiczne tapetki zmieniające się w zasadzie przy każdym odblokowaniu. Tak jak ktoś lubi urozmaicenie, to też ma. A jak to wszystko działa? No oczywiście, jeżeli mamy w środku topowego Snapdragona, dużo i w dodatku szybkich pamięci, no to cóż, to nie ma prawa działać źle. To musi działać płynnie, to musi działać naprawdę w sposób dający dużą przyjemność z użytkowania. I rzeczywiście przez większość czasu dokładnie tak właśnie działa. Co jest niepokojącego? Jak się postaracie, to wywołacie throttling. I rzeczywiście wówczas dostrzeżecie spadek wydajności, ale uwaga, kiedy go dostrzeżecie? Moi drodzy, w zasadzie wyłącznie w stres
testach. W stres testach był dramat do tego stopnia, że musiałem telefon wywalić na balkon, na mróz, żeby w ogóle stres test doszedł do końca, bo w przeciwnym razie telefon wyłączał się w trakcie. W dodatku nagrzewał się tak fajnie, że rzeczywiście mógł robić zagrzejniczek do rąk. Ale mówię w tym momencie o testach, o aplikacjach, które wymuszają smartfon do pracy na najwyższych obrotach i w sumie nie wiadomo po co. Natomiast w grach tego throttlingu w zasadzie nie odczujecie. Nie odczujecie też jakoś strasznie wzrostu temperatury. Poczujecie, że telefon zrobił się ciepły, nie ma się co oszukiwać, ale nie będą to takie temperatury jak przy benchmarkach. Nie będzie to 50 stopni, będzie to tak 30-40 max. Jest to mega zabawne, że telefon wykłada się na aplikacjach testujących go, a w codziennym życiu nie powoduje siwienia, nie powoduje łysienia, nie wkurza użytkownika, nie mamy ochoty go odrzucić daleko w śnieg, bo akurat mamy zimę. Zatem myślę, że tematu nagrzewania się i throttlingu nie ma co demonizować, natomiast trzeba wspomnieć, że zjawisko to jednak tu może wystąpić i może się Wam przytrafić w pewnych określonych, bardzo rzadko występujących i powtarzających się scenariuszach. Dla porządku tylko jeszcze wspomnę, że pamięci tu nie rozbudujecie, ale możecie korzystać z dwóch kart SIM i uwaga, w Xiaomi po raz pierwszy także ze SIM. No i płynnie przeszliśmy do talentów komunikacyjnych tego telefonu. No cóż, wszystko co potrzebne tutaj jest i wszystko działa jak należy. A jeżeli chodzi o dźwięk, to rzekłbym, że jest nawet więcej niż w porządku, bo jest moim zdaniem bardzo dobrze. Jakość dźwięku podczas rozmów jest przednia, nie ma na co narzekać. Moi rozmówcy też stwierdzili, że słyszą mnie nader dobrze, a i głośniki zewnętrzne, chociaż to nie jest zbyt zręczne określenie, ja bym powiedział głośniki multimedialne, są dwa, stereofoniczne oczywiście, i w dodatku są symetryczne, jeden na górze, drugi na dole i grają nader fajnie, jest oczywiście Dolby Atmos, brzmienie jest dobre, oczywiście fizyki nie oszukamy, no nie liczcie, że z tych bździołków o centymetrowej membranie wydobędzie się jakiś potężny bas. No ale coś tam słychać, w każdym razie nie kaleczy to uszu i brzmi całkiem nawet przyzwoicie, jak oczywiście na rozmiary tychże głośników. A skoro już przy multimediach jesteśmy, to w telefonie jest również nadajnik podczerwieni, dzięki któremu możemy sobie ten telefon zamienić w pilota do naszych domowych sprzętów. Jest do tego oczywiście preinstalowana aplikacja, zawierająca szeroką bazę obsługiwanych urządzeń i musicie mieć naprawdę spory niefart, żeby ta aplikacja nie potrafiła współpracować, ten pilot nie potrafił współpracować z tymi urządzeniami, którymi akurat dysponujecie. Jeżeli chodzi o akumulator, to moim zdaniem wraz z ładowarką jest to najmocniejszy punkt tego smartfona. Po pierwsze, bateria spokojnie, z dużym zapasem wystarczy Wam na cały dzień działania. W moim przypadku, kiedy używałem tego smartfona jako daily, wystarczała mi na 2 dni pracy. Mam po prostu wrażenie, że tym razem producent przyłożył się jak należy do optymalizacji i zrobił coś, co pozwala temu smartfonowi konsumować mniej prądu, kiedy go nie używamy. Serio, kiedy nawet przytrafił mi się intensywny dzień, delegacja, robota, zdjęcia, dzwonienie, maile i tak dalej, ten telefon spokojnie dotrzymał mi kroku do wieczora, a co najważniejsze, miałem ładowarkę, którą, podkreślam, producent dodaje do zestawu o mocy 120 W. I teraz następny sztos. Możecie spokojnie przyjąć, że ten telefon naładujecie do pełna w kwadrans. No bo wiadomo, nigdy go do zera raczej nie rozładowujemy, podpinamy jak ma tamte kilkanaście procent i ładujemy. No więc do pełna wówczas naładujecie w kwadrans. Jeżeli go rozładujecie tak na amen, że się wyłączy, no to liczcie trochę ponad 20 minut do pełnego naładowania, a co najzabawniejsze, telefon wcale nie będzie przesadnie gorący. Będzie podobnie ciepły jak każdy telefon ładujący się podłączony do ładowarki, a i ładowarka też nie zamieni się w domowy grzejnik. Będzie tak samo ciepła jak każda inna typowa ładowarka. Tutaj jakichś drastycznych różnic nie zauważyłem, nie wyczułem. Zatem ładowanie to jest naprawdę sztos, bateria też jest bardzo dobra, a jeżeli mam na coś narzekać, to na brak ładowania indukcyjnego, aczkolwiek w tym przypadku ten brak nie był jakoś szczególnie dla mnie dokuczliwy. A, ale jeszcze jedna rzecz, którą moim zdaniem producent troszeczkę sknocił. Jak wyjmiecie ten telefon z pudełka zaraz po zakupie, to super, hiper szybkie ładowanie jest wyłączone. Musicie je sobie poszukać w menu i uruchomić. Wtedy dopiero zobaczycie, jak szybko smartfon może się ładować, bo tak to on się ładuje wolniej i to jest taka opcja dla tych, którzy boją się o trwałość baterii i wcale nie chcą jej tak super szybko ładować. I dobrze, że taka opcja jest, aczkolwiek moim zdaniem, przede wszystkim ze względów marketingowych, to super szybkie ładowanie powinno być domyślnie włączone z możliwością wyłączenia go przez użytkownika, a tymczasem jest odwrotnie, no tak troszeczkę
dziwnie. To teraz o aparatach. No tak, 200 megapikseli. Znów mnie te cyferki prześladują, ale czy to dobrze, czy to źle? No cóż, powiem szczerze, nie dajcie się na to złapać. Nie. To nie jest tak, że ten aparat robi złe zdjęcie, ale według mnie zanadto rozbudza wyobraźnię użytkownika widzącego te 200 megapikseli i oczekującego Bóg wie czego. Tu po prostu dostaniecie porządne, dobre, poprawne zdjęcia, ale nie cuda. Oprócz 200-megowego aparatu mamy dosyć typowy zestawik, 8 szerokokątną i 2 do makro. No jeżeli chodzi o ten 2-megowy aparat do makro, no cóż, jest, po prostu jest. Jeżeli natomiast pytacie o aparat szerokokątny, no to oczywiście, ustępuje on możliwościami aparatowi głównemu, czyli gorzej sprawdzi się przy słabym oświetleniu. W dzień również te zdjęcia będą ciemniejsze, a kolory na nich nie będą tak mocno nasycone jak w aparacie głównym. Plusem tej szerokokątnej ósemeczki jest po prostu to, że nie musicie oddalać się od fotografowanego obiektu, by objąć go w całości. Pole widzenia jest całkiem szerokie. No i tyle. A główny aparat? No to cóż. Domyślnie robi zdjęcia 12-megapikselowe tam z groszami. Wiadomo, łączy piksele. Możecie wymusić zrobienie zdjęcia w pełnej rozdzielczości, tylko nie wiem po co. Bo po pierwsze takie zdjęcie będzie się dosyć długo przetwarzało po jego wykonaniu. Będziecie się troszeczkę wnerwiać. Po drugie będzie ogromne. Momentalnie zapchacie pamięć, bo takie zdjęcie ma 70-80 mega, jak w mordę strzelił. A nie wniesie to jakiejś większej wartości dodanej, jeżeli chodzi o stronę wizualną. Ogólnie zdjęcia z tego aparatu są po prostu, tak jak powiedziałem, dobre. Nie ma się w zasadzie do czego przyczepiać. Kolory są oddawane prawidłowo, ostrość jest łapana i ustawiana tak jak należy. Odwzorowanie detali również jest w jak najlepszym porządku. Nie dajcie się złapać na przybliżanie tym aparatem, bo ono w każdym wypadku będzie cyfrowe. Co prawda to dwukrotne to wygląda mi na krop z tej dużej matrycy. No i oczywiście im dalej w zoom, tym już tylko gorzej. Natomiast nie powiem już, że im ciemniej, tym też gorzej, bo wcale nie. Zdjęcia nocne są jak najbardziej spoczko. Możecie sobie ustawić interfejs aparatu tak, żeby tryb nocny włączał się automatycznie, domyślnie wtedy, kiedy będzie potrzebny. Wówczas tylko musicie pamiętać o tym, żeby przez chwilkę podtrzymać ten telefon w miarę stabilnie, nie pstryknąć zdjęcia i od razu opuścić ręki, bo wtedy na bank tą fotkę rozmażecie. Ale jak chwilę wytrzymacie, poczekacie, aż tam ten krążek dojdzie do końca, to zdjęcie powinno być co najmniej zadowalające, co najmniej dobre i nadające się do pokazania znajomym, rodzinie i tak dalej. Tryb portretowy też radzi sobie dobrze, aczkolwiek przy ustawieniu maksymalnego rozmycia zdarza mu się trochę pogubić przy bardziej złożonych kształtach. A na co bym ponarzekał? No, mógłby producent przede wszystkim poprawić rozbieżność kolorystyczną pomiędzy fotkami szerokokątnymi a robionymi głównym aparatem. To jest według mnie podstawowy problem, który tutaj można, że tak powiem, skrytykować. O selfiakach wiele złego nie da się powiedzieć. Są jak najbardziej w porządku i jak najbardziej w porządku są również filmy nagrywane tym smartfonem. Możemy sobie nagrywać oczywiście w 8K, ale kiedy chcemy sobie nagrywać z HDR-em, no to już musimy przejść na 4K, a kiedy chcemy jeszcze dodatkowo sobie włączyć super stabilizację, no to musimy zejść do Full HD. By było zabawniej, w przednim aparacie mam już tylko Full HD, więc tutaj wielkiego szału filmowego nie będzie z przodu, natomiast z tyłu da się zrobić całkiem przyzwoity film z dosyć płynnym obrazem, przyzwoitym dźwiękiem i w sumie z całkiem dobrze działającą stabilizacją. A do tego w menu znajdziemy jeszcze dodatkowe efekty filmowe, znane już z wcześniejszych modeli Xiaomi, kiedyś już o nich opowiadałem. No, jak ktoś lubi się pobawić w filmowanie, to ma tutaj czym. Najgorsze w tym wszystkim, moi drodzy, jest to, że ja nie bardzo potrafię podsumować ten telefon, bo z jednej strony niczego w zasadzie mu nie brakuje. Nie mogę powiedzieć, że byłbym niezadowolony z jego użytkowania. Ma dobry ekran, dobrą wydajność. Nie najgorzej w sumie wygląda. Świetny akumulator i świetne ładowanie. Robi przyzwoite zdjęcia i filmy. Nie ma naprawdę tu się do czego przyczepiać. Ale z drugiej strony, gdybyście zapytali mnie, dlaczego polecam ten telefon, no to cóż, poza akumulatorem i szybkim ładowaniem, to w zasadzie miałbym problem, żeby coś takiego wymienić. Coś, co wyróżniałoby ten smartfon na tle konkurentów kosztujących podobną kwotę. Jaką to kwotę on kosztuje? Już patrzę w tej chwili do sklepu i na drugą połowę grudnia 2K22 mamy ceny 3999 albo 3799 za model z mniejszym ramem, z ósemeczką.
Warto by rozważyć jednak zakup tego droższego modelu, ale moi drodzy, no jeżeli macie wydać 4000, to powiem szczerze, popatrzcie sobie może też na główny model, czyli na flagowy Xiaomi 12, który kosztuje w słabszej wersji 3400, a w mocniejszej 3800. Co prawda będzie miał mniej pamięci wewnętrznej, no ale będzie to pełny flagowiec. W każdym razie, zakup Xiaomi 12T Pro nie będzie zakupem chybionym, jak już sobie ten smartfon wybierzecie i kupicie. To myślę, że będziecie z niego zadowoleni. Natomiast naprawdę, poza baterią ciężko mi znaleźć powód, dla którego mógłbym Wam zdecydowanie polecać ten smartfon. Na pewno nie jest tak, że go Wam odradzam. Ale zanim go kupicie, poszukajcie dobrze, popatrzcie, porównajcie z konkurentami nawet wśród Xiaomi i wtedy dopiero decydujcie. Jak już zdecydujecie się na ten model, to myślę, że będziecie z niego zadowoleni, bo to w sumie fajny telefon, jest tylko taki troszeczkę nudny. Mam nadzieję, że kolejny smartfon, który przyjdzie mi przetestować, wzbudzi we mnie trochę większą ekscytację, ale jednocześnie nie będzie gorszy od tego. I tym optymistycznym akcentem żegnam się już z Wami, dziękuję za oglądanie, no i zapraszam na kolejny film, który już niebawem. Serwus!